Dzień trzysta pięćdziesiąty czwarty. Dziś największe wiadomości dochodzą z Bachmutu. Tutaj Rosjanie przeprowadzili udany atak, który zagroził jednej grupie ukraińskiej całkowitym odcięciem od stałego lądu. Na szczęście nie było to niespodziewane i Ukraińcy wycofali się, pozostawiając Rosjanom kilka śmiertelnych niespodzianek. Jeśli chodzi o północną część Bachmutu, to sytuacja stała się bardzo dynamiczna. Jak pamiętacie, w ciągu ostatnich kilku tygodni opowiadałem wam, że Ukraińcy w Krasnej Chorze nadal utrzymywali swoje pozycje, mimo że byli o krok od operacyjnego okrążenia. Mówiłem też, że w momencie, gdy Rosjanie osiągną jakikolwiek sukces w północnej części. Parask Iwki. Ukraińcy w krasnej chorzy natychmiast się wycofają. I to właśnie stało się dzisiaj. Powód, dla którego Rosjanie nagle byli w stanie przeniknąć obronę w północnej części Paraskowijówki, jest prosty. Ostatnim razem mówiłem, że Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na ukraińskie pozycje na wzgórzach, który mimo wysokich strat zakończył się sukcesem. Dało im to dostęp do miejscowych wyżyn, a także do wąwozu na zachód od Paraskowijówki. Rosjanie zaatakowali więc ich od zachodu, rozciągnęli oddziały ukraińskie, weszli do północnej części wsi i zmusili Ukraińców do wycofania się z krasnej chory. Ukraińcy byli na na taki rozwój wypadków od tygodni, więc przygotowali plan, jak najlepiej wykorzystać taki bieg wydarzeń. Z powodu ciężkich walk, tylko kilka budynków nadaje się do założenia swoich pozycji, a Ukraińcy oczywiście wiedzieli, które to budynki. Jeden z żołnierzy podzielił się materiałem filmowym, w którym pokazał, jak śledzili rosyjskie plutony za pomocą kamery termowizyjnej, a następnie, jak ukraińska artyleria ostrzeliwała zgodnie ze współrzędnymi. Jeśli chodzi o sam Bachmut, linia frontu przesuwa się coraz bliżej rzeki, która przechodzi przez samo centrum Bachmutu. Dzisiejszy materiał wojenny pokazał, że główne pozycje Ukraińskie Znajdują się obecnie w wysokich budynkach. Pozycje te pozwalają Ukraińcom na dalsze bezpieczne wycofywanie się. Jeśli chodzi o południową część Bachmutu, to ostatnie materiały filmowe pokazały, że most nad kanałem został wysadzony. Niektóre źródła sugerowały, że to Rosjanie wysadzili most, ponieważ chcieli całkowicie zatrzymać jakikolwiek ruch na tej drodze. Podczas gdy inne źródła mówiły, że to Ukraińcy wysadzili most, aby spowolnić postępy Rosjan, uniemożliwić im swobodne przemieszczanie się z jednego brzegu na drugi i stworzyć warunki do całkowitego wycofania się z Bachmutu. Wygląda na to, że drugie wyjaśnienie. Jest bardziej prawdopodobne. Zwłaszcza, że dziś ukraiński dowódca z Bachmutu wydał komunikat, że od jutra ograniczą dostęp do Bachmutu dla cywilów i ochotników. To dobra wiadomość, bo oznacza, że Ukraińcy przyspieszą swoje wycofanie. Do tej pory wyglądało na to, że wycofanie się jest zbyt powolne, ale jest to część planu. Jeśli Ukraińcy opuszczą wschodnią stronę zbyt wcześnie, zanim zostaną stworzone warunki do całkowitego wycofania się, Rosjanie zbliżą się i przygotują do przekroczenia rzeki i przepchnięcia Ukraińców. Jeśli jednak Ukraińcy opuszczą wschodnią stronę, gdy wszystko jest przygotowane na wycofanie. Wtedy Rosjanie nie będą mogli sforcować rzeki i naciskać, co pozwoli Ukraińcom wykorzystać uzyskany czas na działanie. Inne wieści dochodzą z północnej części obwodu ugańskiego. Tutaj Rosjanie zajęli ostatecznie wieść dworiczne, co spowodowało przeniesienie się walk do sąsiadującej miejscowości. W tej chwili Krenikka jest szturmowana z co najmniej dwóch stron, a Rosjanie podobno weszli na północno wschodnie obrzeża. Rosyjskie źródła podają, że ustanowili też kontrolę nad kilkoma ważnymi pozycjami w okolicach Lemanu I i syny Kivki. Wiele źródeł mówi o rozpoczęciu rosyjskiej operacji ofensywnej, jednak w tej chwili jednostki, które angażują się w walki, to w większości te same jednostki, które były na miejscu. Niektórzy analitycy mówią, że przedwczesne jest nazywanie tego operacją ofensywną, dopóki obie strony nie zaangażują swoich rezerw, które przygotowały do tej bitwy o strategicznym znaczeniu. Jak na razie obie strony trzymają swoje rezerwy nietknięte, więc na główny rozwój wydarzeń w tym regionie przyjdzie nam jeszcze poczekać. Materiał powstał za zgodą Reporting from Ukraine. Link w opisie. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w na następnym raporcie.